Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi drodzy widzowie, muszę wam się do czegoś przyznać. Fortnite mi się znudził. No niestety, do tego doszło. A dokładnie znudził mi się dotychczasowy sezon. Ostatni raz grałem jakieś 2 tygodnie temu. Obecna mechanika, meta nie sprawia mi w ogóle fanu. Gram tylko no buildy. No i czekam z niecierpliwością na nowy sezon. A to już niedługo, moi drodzy, ponieważ 3 grudnia o godzinie 22 skończy się rozdział 3. I zaczniemy nowy sezon. I teraz każdy z was bierze sobie taki malutki ołóweczek, zapisuje w kalendarzu, że 3 grudnia, godzina 22, Farel odpala streama z gry Fortnite. No i oczywiście podczas tego streama będę dla was rozdawał karnety bojowe, więc nie zapomnijcie wbić. No to teraz może wam powiem, co u mnie słychać poza nagrywaniem Minecrafta i Brawl Starsa, ponieważ te gry u mnie ostatnio się pojawiają tylko na kanale. Swój cały wolny czas poświęcam na druki 3D, ponieważ ostatnio się mega zajawiłem i drukuję sobie różne dziwne gadżety. Kiedy szukałem sobie jakichś ciekawych projektów do wydrukowania, wpisałem sobie też oczywiście frazę Fortnite i znalazłem kilka ciekawych projektów. Między innymi znalazłem taki fajny projekt naszego ulubionego stworka z gry Fortnite, Klombo, i wydrukujemy go w różnych kolorach tęczy. Po wydrukowaniu mniej więcej będzie wyglądał w ten sposób, tylko oczywiście kolory będą mogły się różnić, albo zamiast Klombo mogę wydrukować taką oto przekozacką lamę, też oczywiście w kolorach tęczy, i pomyślałem, że fajnie by było komuś z was ją wręczyć. A wy teraz, moi drodzy, zdecydujcie i napiszcie w komentarzu, czy chcecie, abym wydrukował Klombo czy lamę. W następnym odcinku wam go pokażę, no i oczywiście wyłonię szczęśliwego zwycięzcę. Jeżeli chcecie, abym co odcinek dla was drukował jakieś fajne gadżety i wręczał w formie giveaway'a, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi, no i pamiętajcie, przed zakupem karnetu bojowego w nowym sezonie pisać kodzik Farel, was to nic nie kosztuje, mi sporo pomaga, także dzięki każdemu za wsparcie. A teraz, moi drodzy, lecimy pooglądać, kurde, rozlałem herbatę. Ciekawe fejle. Tu akurat był jeden z nich. No to lecimy, moi drodzy. Tańczą, cieszą się, że powalili chłopa, okej. I porobił cały skład tym glutem wybuchającym. To była dobra broń. No! Jakiś kamper. Ja pierdził, sam się zabił. Paliwem prawdopodobnie. I... Co? Jak on to zrobił? Aha, aha, i zginie. Te bugi w Fortnite są mocne w tym sezonie. Nie gadaj, że wilk go powalił, ponieważ rozwalił... Tak! Rozwalił dystrybutor. Jakbym grał z szakiem. Ładna bomba. I... To... Gdzie on? Ciągło go jak... tego, ludzika w Mario Brosie. Ole poszedł. Aha, not kill me. A tu leżysz nagle, dobra. Rakieta jedna, przeżył, okej, jak? I... druga bomba, trzecia. On przeładuje tego RPG-a? Co to za wariat? Czekajcie, on go truluje. Kazał mu założyć ten kaptur, dzięki któremu tam lepiej widzisz, a on mówi mu, że jesteś niewidzialny. Right click, okej, prawy przycisk i skaczesz. Ale że oni tak trolują, to ja mógłbym tak JJ-kę wkręcić. Songo, snipey. Oha! To chyba było z rift strzeliny, nie? O! Nie no, to był taki fail, że koniec, żeby auto cię skolapsowało. Znaczy podcięło i... obaliło. No ładnie go tu porobił, i co? Samobójca! Normalnie samobójca. Uwaga, edycik szybki, ładna bombeczka i zamyka mu. Ha! Dobre! Dobre, ale go wyczuł. Znaczy ja już wiedziałem, co on zrobi prędzej, nie? Bo też takie mam myślenie pro-gamera, nie? Aha. Jakbym siebie widział, serio. Jakbym grał z moimi widzami. Nie, oczywiście żartuję, wariaty. Ale co niektórzy tak robili? I co? No i po co to zrobił? Jakie to było oczywiste. Aha! Chyba ja nawet też tak kiedyś zginąłem. Okej, ten niby go nie widzi, tak? A ten się kampi. Co? Ale czekaj, czekaj! I wybuchnie i się sam zabije. Nie, żyje!
Oho! Karma wróciła szybciej niż myślał. Dobra. Kamehama. Najlepszy mityk ever! Jeżeli wytrwałeś do tego momentu filmu, napisz w komentarzu Kamehameha! Dawaj! Dawaj, yes you can! Ale to było motywacyjne. I dostaję, dostaję z czegoś. Aha! On ma jeden HP! Dobra, leci Battle Busy. Gdzie chłop? Mandalorian! Dnietnica i... Co? Ale to był fake! Ciekawe by było, jakbyś mógł zestrzelić Battle Bus. Aha. O, o, o! O! Ale pokchamp, nie lol! Ładnie go zedytował. Blokuje mu tyrolkę? Ty, jaki szef, on przeskoczył! Nie wiedziałem, że się tak da. Padnie! Czemu? Jakiś bug! Co jest? Lama breakdance'a w ścianie robi, ale wiksa. Tego nie widziałem. Ale dlaczego się tak dzieje, że ta tyrolka jest... Mi się wydaje, że tyrolka ma najwięcej fragów w grze Fortnite. Jakby na Fortnite Tracker sprawdził. No ale że jeszcze rekin tutaj lata. Co się dzieje z tą gierką? Ja już nie mogę doczekać nowego sezonu. To dopiero będą glitche. I uwaga, uwaga. Brawo, szefie. Okej, strzela i z takiej odległości zabije? Nie gadaj. O! Ale mistrzunio! Ci w szachy grają, a tam za drzewem ostra klepa, nie? Ale to jest zajebiste! Fajnie tu strollowali. Nie no, Spider-Manek jest totalnym szefem. Był, był. O! O! No, tu mi zaimponił, nie powiem. Ładnie. Okej, w co on go... Hitrał. A, on wskoczył do śmietnika, wszystko było słychać. I wyskoczy ze śmietnika i go zabije, patrzcie na to. Dawaj, dawaj, Bunny! Miał RPGa, no czemu nie strzeliłeś? Okej, zobaczmy epic winy. Ale szefostwo! Ja się pytam, jak oni to robią. Patrzcie, jeden z drużyny, drugi z drużyny. Trzeci z drużyny. I czwarty. Nie no, chłop cały skład porobił. Ale mistrz. O, Rocket Ride. Nie mam pytań, nie? Vegeta! Nie no, ludzie są niesamowici. A to jeszcze ten mityczny grappler. Nie no, te fragi są przemocne. Jakim to trzeba być graczem, żeby tak zaryzykować 1v1 i jeszcze takiego zrobić trickshota, nie? Mega kocurem. To są same mega kocury. Bambury. Sztosy, koty, kabanosy. Obra, tutaj pikseloza niezła. Nie no, ten sztucer złoty to był taki epicki. O! Że on to tak calculated? Nie no, nie mam pytań. Są niesamowite klipy. Co chłopak czyścił? Uwaga. Boom. I uwaga. Cio. Dobra, ostatni klip. Starczy tego, bo ja tutaj depresji dostanę. Oni są za zajebiści. No właśnie. Pamiętajcie, moi drodzy, żeby napisać komentarz Farel wydrukuj Klombo albo Farel wydrukuj Lamę. Ja tak wzrokowo mniej więcej wyłapię, czego jest więcej i dla was wydrukuję. Jeżeli się podobało, łapka w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!